łobuzy! Ja w międzyczasie znowu gram w kulki. Słuchajcie, uzależniłam się. Uzależniłam się od tej gry. Mój tata też. 144 już tutaj doszło. Darek ma 200 coś. Ja się zabieram za malowanie. Stwierdziłam, że zrobię to z wami. Taką mam śmieszną fryzurę, warkocz. Będę ją rozplatać, bo po prostu zaplatam sobie na noc warkocz do obierany. Wzięłam kąpiel, zjedliśmy śniadanie. Ogarnęliśmy ząbki. W ogóle tu jest żółte światło, bo mam taką lampkę biurkową. Nie chcę mi się zapalać mojej dużej lampy, którą się oświetlam przy nagraniach. I co oglądam podczas malowania YouTube'a? Tym razem Bugi w Wonderlandzie. Zawsze oglądam YouTube'a, jak się maluje. Mój ulubiony produkt do Brwi z Too Faced. Po prostu najlepsza pomada, jaka istnieje. Właśnie otworzyłam nowe opakowanie, bo słuchajcie, tamto mi już wyschło, miałam końcówkę. Uwielbiam podkreślać nim brwi. Uwielbiam. Wiem, że niektórzy nie lubią moich brwi, ale szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Wiem, że nie powinnam tak mówić, ale słuchajcie, jak się was pytam, że czy tam, nie wiem, szminka mi pasuje i tak dalej, to się pytam, a ja się nie pytam o moje brwi. Lubię moje brwi takie, jakie są. Wiele dziewczyn ma na punkcie swoich brwi czy rzęs hopla i właśnie ja to doskonale rozumiem. Rzęsy tam nie tak bardzo, ale właśnie brwi lubię mieć takie, jakie sobie robię i dlatego nie chodzę na brwi do kogoś, bo zwykle robię mi po prostu za cienkie. Nienawidzę cienkich brwi, bardzo chciałabym mieć grube takie łuki. Jakie miałam jako 12-latka. Darek ma piękne brwi. Nie lubię mocno wyrysowanych brwi, nie lubię, chociaż Darek twierdzi, że za mocno je sobie rysuje. Nie lubię łuków, nie lubię takich dachów, nienawidzę takich brwi. No najbardziej właśnie lubię gęste, naturalne gęste brwi. To światło też nie jest do końca dobre, bo jest właśnie takie białe i się twarz wydaje sina. No tak właśnie oglądam Bugi. A co to takie okrągłe? Tart ze sklepu Hani. Bardzo fajne. Bardzo tort? Tart. A czemu tart? Tarta. A jaka tarta? No tarta. Rybna? No to jest tarta. Rybna? Taka firma, tart. Ta ze Stanów. Myślałem, że ryby jakieś. No weź mi teraz. A to chyba z rybą ma coś związanego, bo tu są łuski takie. A co to za kulki masz? A wiesz co, miałam w przesyłce PR-owej. Ale zajebiste. Teraz nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Tulpy. Patrz. Ten hej, kochani, to jakoś kupiłeś i go nie widać w ogóle na filmie. Ty to masz okularów, Karo. No. Musisz nagrać film o okularach. A to są nowe, nie? To są chyba nowe. Tak, to są nowe. Są rybane. Musisz nagrać film. Zamykamy. Jak chcecie, to dajcie lajka i piszcie w komentarzach, czy chcecie film o okularach. Ola czarna stylówka jak my. My z Karo na czarno. W bluzach. A Ola też. Cześć. Przywitaj się. I co, dobre ślimaki? Czy nie? Takie. Patrzcie, ile w koszykach kosztuje parking. Trochę przesada. A ile byliśmy? Z 3 godziny? Niecałe, nie? O ja. No, przesada. Przesadzili trochę z tymi opłatami. Byliśmy na bardzo fajnym lunchu z Olciakiem. I nie tylko. O. Kocham cię, łobuzie. I właśnie wracamy do domku z zakupami. Zrobiliśmy też spożywcze. Zobaczcie, i trampki na nogach. Trampki. Ile jest dzisiaj stopni? Zobacz, mam nowe trampuszki. Wansy. Wansy, ładne. A to moje nie nowe. Ile jest dziś stopni? Stop. No. Widzę, że już się rozgogoliłeś. Zobacz. Jak to moja mama mówi. Tutaj. Cieplutka, czarny ołówek jestem dzisiaj. Ja też jestem na czarno. Stylówka na czarno. W ogóle stwierdziliśmy, że wyglądamy dziś jak bliźniaki trochę. No zawsze. Kurtka moro i na czarno. My naprawdę często wyglądamy jak bliźniaki. Sprzątamy cały dom. I słuchajcie, posprzątałam mój pokój. Jestem taka zadowolona. Moje perfumki, moja szafeczka. Wszystko tu posprzątane. I słuchajcie, wczoraj zepsuł mi się aparat do nagrywania na stylizację. Jestem taka zła. Ciągle mi się psują, więc zamówiliśmy kolejny, już tym razem inny, zobaczymy, przetestujemy. Składałam właśnie sobie rzeczy, zaraz wrzucę do szafy. I jeszcze będę sprzątać z Darkiem dokumenty. A Darek ugotował dziś przepyszną zupę pomidorową. Zupełnie inny smak niż jak ja robię, bo dodał ziół włoskich. I jest, no jest przepyszna. Zjedliśmy sobie trochę.
I jesteśmy mega zadowoleni. I zupy są idealne. Ja uwielbiam zupy. W ogóle mogę jeść zupę codziennie. Właśnie idę do szkoły na lekcję niderlandzkiego, czyli holenderskiego, tak. Jak to się mówi? Niepoprawnie jest po holendersku. Po niderlandzku. Dobra, zbieram się właśnie. Tym razem lekcję mam trochę wcześniej niż poprzednio. Wcześniej jeździłam, jak pamiętacie, zawsze tak późno wieczorem. Teraz mam zajęcia właśnie takim późniejszym popołudniem, a nie wieczorem. Nie wiem, czy to lepiej, czy nie. Zobaczymy jeszcze. Na razie byłam na jednych zajęciach. Fajnie było wrócić. Niestety grupa mi się trochę rozpadła, więc połączyli nasze dwie grupy. No więc nie znam nikogo. Ale spoko, najważniejszy jest język, najważniejszy jest kontakt z językiem. I myślałam, że wszystko zapomniałam, ale z Darkiem sobie pogadałam trochę w domu. I ostatnio byliśmy nawet w sklepie, w spożywczaku. I gadaliśmy cały czas po holendersku i wymieniałam wszystkie warzywa. No i coś tam pamiętam, więc nie jest źle, śmiałam się właśnie z tego. Jest już ciepło, jestem mega zadowolona, mega pięknie, o. Może nie wygląda to jakoś zachwycająco, ale naprawdę jest ciepło, więc ja się bardzo cieszę. No także zbieram się teraz na lekcję, Darek w domu edytuje filmy, a dziś cały dzień sprzątaliśmy chatę. I w ogóle mam na ustach taki balsam powiększający, powiem wam w domu jaki. I tak mnie szczypie, nałożyłam go tak z 15 minut temu, zanim tu przyjechałam. I kurde, tak mnie piecze. Niesamowicie mnie piecze. Dobra, ja się zbieram. Hejka, wyszłam już z lekcji, było bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, wracam do domu. I co chciałam powiedzieć? I zjem sobie zupę, którą Darek ugotował. Jak, wiecie co, lekcje są takie męczące, ale strasznie sprawiają mi dużo przyjemności. I dużo osób się mi pyta, dlaczego chodzisz do szkoły, ja bym nie chciała chodzić. I tak dalej, gdybym nie musiała. Dla mnie to jest niesamowita przyjemność, ale oczywiście jest to wysiłek. No, także wracam sobie do domu. Zajęcia bardzo fajne, jak widzicie, już ciemno niestety. Bakalant z Kasią. Pozdrawiamy Kasię, jak ogląda vlogi. Ciekawe, czy Kasia ogląda vlogi. Może jednak ogląda? Co to za przesyłka? Zobaczmy, co to jest. Jakaś książka może. Wow, wow. Książka, mówiłem, że książka. Złote inspiracje. No, ciekawe. A, taki notes bardziej. No, to przepisy. No, przepisy. Ale super, fajne. Benefit. Tudum. O, twoje zdjęcie tam jest. O nie, zobaczyli moje brwi. Myślałam, że napisali, że mam słabe. Coś do poprawienia. Co tu poprawić? Nie, ładny miałam tutaj. A cóż to jest? Brow bar. Co chyba, to jest chyba notesik. Tak. O, i to są te produkty do brwi, widzisz? Które właśnie ich jeszcze nie testowałam. Super, ciągle tam gimmick testowałam. Cieszę się bardzo. Też notesik. Co to jest? Brwi, jak można sobie zrobić, zobaczcie. Chociaż szczerze mówiąc, bardziej mi się podobają krzaki, ale to... Naturalne są bardziej. Tak. Naturalne to jest trendy. A tu masz jeszcze takie coś. Ty nie musisz sobie. Ostatnio mi ktoś powiedział, że mam poprawić brwi. Moje są naturalne, nie będę nic zmieniał. Chociaż w UK wszyscy sobie henna robią czy coś tam. A co ci nie? Patryk, robiłeś kiedyś sobie brwi? Nie. Przyznaj się teraz. Z ręką na sercu raz moja była mi regulowała i powiem, że nigdy więcej. Lubię ci takie kreski? Nie, ja stwierdziłem, że no nie mam aż takiej wielkiej monobrwi, więc... Bez przesady, nie? No. Tu jakaś paczuszka też dla Karo. Karo. Bumble and Bumble. To jest. A co to jest? Do zagęszczania włosów? Do odrostów, do jak ktoś ma siwe włosy. No ty nie farbujesz włosów, więc ci niepotrzebne, to dziewczynom się odda. Właśnie na sesje zdjęciowe. Konfiskuję tą skrzynkę. Dobrze. Kara mi pomaga nagrywać. W ogóle zobaczcie, jaka jest pogoda straszna. Jezu, aż się nie chce nagrywać, ale... Ale do roboty! Nie ma pierdzielania się. Dzisiaj robimy fajne No, serwisy. Karo, Karo. Pierwszy raz widzę cię, jak sprzątasz. Nie no, żartuję, żartuję. A w domu tak sprzątasz też często? Żeby nie było, Karolina też sprząta. Swój pokój. Nie no, sprzątasz też. Ostatnio posprzątaliśmy cały dom. Bo twoi koledzy przyjeżdżają. Bo zawsze wiecie jak to jest, jak ktoś przyjeżdża, to się ma ochotę, żeby posprzątać, pozmiatać wszystko i ogarnąć, a jak się sama, a nie, to zrobi zaraz pranie i się czeka. Kochani, ja nie wiem jak to się stało, ale słuchajcie, ogarnęliśmy po nagrywkach, 2 godziny nagraliśmy 3 filmy kulinarne, posprzątane, poodkurzane. Olga gotowa? Olga gotowa. Ja tak, ale jeszcze kosmoskie sprzątają. A my ogarnęliśmy, jestem bardzo dumna, ale coś mi się z włosami dzieje? Ale to w domu. To wiadomość, co? Wam powiemy dobrą wiadomość. Dobrą wiadomość mamy. Cicho, jeszcze nie. Właśnie gadałam do kamery, nie włączając nagrywania.
cudownie po prostu. No, kończy się, wczoraj nie odezwaliśmy, bo nie wiem czemu, późno wróciliśmy. Jakoś tak, zapomnieliśmy się odezwać. Właśnie montuję film o ten, o paznokciach. Może już go widzieliście, jak nie, to idźcie go zobaczyć. Ja dziś idę na paznokcie, bo sobie zrujnowałam moje. Słuchajcie, zdrapałam wczoraj ten, nie wiem co jest. Już dawno tego nie robię, ponad rok. Ania to zobaczy, to mnie po prostu zatłucze. A nie powinnam jej denerwować, bo jest w ciąży. Tej ręki w ogóle nie pokazuję. Tragedia, chciałabym mieć nowy kształt, a nie jestem pewna, czy będzie się dało na tych paznokciach przedłużyć właśnie taki, jaki chcę. Strasznie mi się połamały, ale to z mojej winy, bo ściągnęłam sobie tamte, spiłowałam i później kombinowaliśmy z Darkiem do tamtego filmu. O, słońce! I więc jest to moja wina. Ja w ogóle jeszcze siedzę w piżamie, a Darek, słuchajcie, sprząta dom. Ja się tym mega jaram, bo jak podaję jego kumple, to Darek sprząta jak szalony i mamy cały dom posprzątany, więc ekstra. Nie to, żebyśmy normalnie nie sprzątali, ale po prostu jeszcze bardziej sprząta, bardziej się przykłada, jak ktoś przychodzi i jest to idealnie posprzątane, więc genialnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mogło częściej kumple przyjeżdżać. Zaraz idę, słuchajcie, pod prysznic i właśnie na 15 idę na paznokcie, więc mam jeszcze 2 godziny, jest 13. Wierzycie, ja jeszcze siedzę w piżamie. Ale zaraz się ogarnę. No i chcę ten film jeszcze poskładać. Ja już jestem ogarnięta i jadę na paznokcie. A Darek jedzie odebrać tych swoich kolegów. Gdzieś tam w centrum będą sobie łazić, zwiedzać i tak dalej. Odłożyłam też trochę kosmetyków dla mojej mamy. Będzie robiła też paczkę dla siostry, więc o, tutaj w torbie Playa jej zaniosę. Bo wpadnie do mnie, jak będę robiła pazury. A pazury wam oczywiście pokażę, już chcę się pozbyć tych. Mam nadzieję, że Ania mnie nie ukatrupi, jak zobaczy to, co mam na paznokciach. Wstyd, po prostu wstyd. Dobra, ja uciekam. Zobaczcie, jesteśmy w Arkadii. Uuu, a kto to tu biega? Jest i Dorota. Dorota, to nie ja składam, to Dariusz. Hej! Ale jesteśmy jakieś, czekaj, nie mam, rozświetlone jesteśmy jakieś. Masz ten sam aparat? Tak. Okej, już dziewczyny do nas podeszły. Już chyba rozjaśniłam. Idziemy teraz, słuchajcie, kupić jakiś upominek dla Ociaka. Tak. Ja się, słuchajcie, na urodziny nie wybieram, ponieważ jest to późno w klubie, ja już jestem dosyć śpiąca o tej porze. I... ale prezent trzeba kupić. Tak, ja będę pomagać Karolinie. Nie tak. Wiem jeszcze, co wybierzemy, nie, ale... nie wiem. Tak. Chyba pójdziemy do Zary Home, tak mi się wydaje. O. Jakieś takie fajne gadżety. Zobaczymy jeszcze. Kochani, wróciłam do domu i składam mój film, którego nie złożyłam rano, bo chcę go dzisiaj wgrać. Widzicie, 000, inny kształt. Chciałam trochę inny kształt zrobić. Wiem, że takie trochę kanciaste, ale chciałam coś innego. No i kolor 000 i top coat matowy. Aha, i tym razem zrobiliśmy akryl, wiecie? Bo żal by mi się niestety na moich tych ogryskach nie... Nie to, że nie utrzymał, po prostu by mnie strasznie piekły podczas robienia. Bo mam tutaj, jak widzicie na dole, godzinę 26 materiału. Chciałam wam pokazać, co mi przyszło dziś z Yves Rocher. Darek mi przyniósł do domu, bo poszedł do biura. Po pierwsze rozmaryn, ja myślę, co to za kwiaty tam wystają mi z torby. A to normalnie prawdziwy rozmaryn, w ogóle taki ładny, gęsty. Ten, co w sklepach jest, zwykle jest jakiś taki, wiecie... O, 3 pałąki na krzyż. To są informacje o rozmarynie. I słuchajcie, przyszła mi tu mgiełka. Tak, mgiełka. W ogóle zmienili te mgiełki. Jak pamiętacie, kiedyś były te plezir na tu, chyba się nazywały. I to były takie właśnie typowo owocowe. A tutaj są takie mieszane teraz. Masz czerwona oczka. A, ty cały jestem czerwony na twarzy. Tu no. Mam czerwone, tu, wszędzie czerwone. To co, możemy już powiedzieć? No, że już chyba oficjalnie wszyscy wiedzą, że Karolina jest w ciąży. No, w końcu będzie możemy mały łobuz. Ale słuchajcie... Pierwsze pytanie, czy pierwsze to było wpadka, czy planowane? My planowaliśmy. I już długo. My długo i się w końcu udało. Tak, dużo, i wiecie co, od razu... znajomych ma właśnie problem z zajściem w ciąży, więc... Od razu wam mówię, nie pytajcie kobiety nigdy, czy jest w ciąży, czy planuje dziecko, czy się stara. To jest naprawdę pytanie nie na miejscu, ponieważ bardzo dużo kobiet ma teraz problem z zajściem w ciąży. To tak samo, czy ktoś przytył, czy nie przytył, czy to właśnie jest przez ciążę, czy nie. Gruby, czy... To jest okropne, naprawdę. Uważam, że kobiety... Dziewczyny, nie? Kobiety są po prostu tak, jakby to powiedzieć... Krytykowane? Krytyczne wobec innych kobiet. Faceci tacy nie są, bo jakoś tak... Faceci mają w dupie. A jakoś tak nie oceniają tego tak bardzo, ale kobiety są tak krytyczne wobec siebie i wobec innych kobiet, że to jest masakra. Miałam już dosyć waszych komentarzy na ten temat. No więc wprost mówię, że jestem w ciąży. Nie mówię, w którym tygodniu, miesiącu. Nie mówimy, jak nazwiemy dziecko. Dziecko nie będzie pokazywane, tak jak wam mówiliśmy już kilkakrotnie, że nie zmieniliśmy zdania. Mam nadzieję, że to uszanujecie. Tak. Nie będziemy dziecka pokazywać, ponieważ to jest nasza strefa prywatna, sfera prywatna i zachowujemy to zupełnie dla siebie. No ale tak czy siak już nie mogę ukryć, że jestem w ciąży. Początek roku był dla mnie taki dosyć ciężki. Bardziej najgorsze jest to, że dlaczego mamy coś ukrywać, tak? Że jesteś w ciąży. No właśnie, to taki Wszyscy się cieszą, a my na przykład nie możemy się cieszyć, bo nie możemy powiedzieć, bo nie wiem, no.
No tak. No. Także no... właśnie mi się nie podoba właśnie, że my nie możemy mówić o wszystkim, czy o czymś się podzielić z tym, bo albo ktoś skrytykuje, że jest za dobrze, za dużo, za mało, źle, więc jakby my mamy tą, no nie mówię, gorszą że sytuację, my mamy po prostu gorszą sytuację, albo rozpoznawalne osoby mają gorszą sytuację, bo pod każdym względem zostaną skrytykowane. No. I to jest najgorsze, że po prostu nie ma się czasem ochoty czymś chwalić, ani nic, bo wiemy, że ktoś to od razu skrytykuje. I tak samo nie będę nagrywać filmów o tej tematyce, ani mówić, nie wiem, co jest. Wszystko zostaje tak, jak było. Nie chcę poruszać tych tematów parentingowych, ponieważ moim zdaniem to jest kolejne środowisko bardzo, bardzo krytyczne. Każdy rodzic wie, jak najlepiej wychować swoje dziecko, więc to nie będę... tysięcy rad, że już teraz hybrydy, to o, nie możesz. Dostałam już komentarze o hybrydach i o innych rzeczach, także kochani, nie wypowiadam się na takie tematy. Ja muszę teraz dbać o siebie, muszę być... Tym bardziej, że jesteśmy pod kontrolą różnych specjalistów i wszystko się pytamy, co możemy, co nie możemy, więc tak, jakby nie potrzebujemy jakichś ekstra rad teraz. No. Ale czuję się dobrze, jest wszystko ok i muszę dbać o siebie, dlatego musiałam zwolnić tempo. No i dlatego będę się też powoli wycofywać z różnych projektów, ale to będę was informować. Trącamy różne rzeczy, które są niepotrzebne, które robiliśmy już od dawna. Dawna. Ostatnio też był jakiś komentarz, że powinniśmy się skupić bardziej na vlogach i niż na innych rzeczach, ale też musicie pomyśleć o tym, że mamy podpisane różne umowy i kontrakty z różnymi firmami, więc nie możemy sobie tak powiedzieć, że hej, nie będziemy nagrywali już filmów i nara, cześć. Tym bardziej, że tak się nie robi, jak się podpisuje jakąś umowę i decydujecie się na coś, to się to produkuje. A vlogi to dla nas są vlogi i po prostu to jest taka jakby odskocznia. Vlogi to są naturalne, to nie jest nic tutaj jakby sztucznego, ani żaden jakiś program. No. No, do vlogów się nie przygotowujemy po prostu, tak. No, vlogi po prostu są. No, także informacja super, my się mega cieszymy. No, powiem, w końcu możemy się cieszyć. W końcu możemy się cieszyć, taki, wiecie co, kamień serca. Tak się cieszyliśmy, jak wrzuciliśmy te zdjęcia z bucikami, to oboje po prostu zaczęliśmy skakać po domu, tak się cieszyliśmy, że mogliśmy w końcu wam tą informację przekazać. No, w końcu jakbyśmy pierwszy raz się dowiedzieli. Jakbyśmy się dopiero dowiedzieli, także no, niesamowite to było. I się bardzo cieszę, że mogę o tym mówić, nie muszę się już z tym ukrywać i bardzo dużo rzeczywiście vlogerek jest teraz w ciąży. Także powiem wam, że tych kobiet w ciąży jest teraz dużo, ja sama dużo kobiet w ciąży na ulicy też widzę, dużo jest mamusiek, także jeżeli chodzi o mój kanał, nie będzie zmian pod względem treści, nie będę właśnie kręcić mamowych treści. Ale może kiedyś coś się pojawi, żeby nie było, że o, nagle coś pokazujecie, a mówicie, że nic nie będziecie pokazywali, bo pamiętajcie o tym, że ludzie też się zmieniają i tak jak kiedyś mieliśmy inne zdanie na różne tematy, to po prostu teraz może być inaczej. To nie znaczy, że jak się czegoś trzymamy, to całe życie już tak będzie. Także bardzo fajne newsy. Nie wiem, co jeszcze tu powiedzieć. Nie wiem, bo dzień toczy się dalej. Kochani, nowa biżuteria na stronie. Zobaczcie, pierwszy wzór jest taki. Właśnie zakładam go na szyję. To jest całkiem duży taki jelonek. Taki, można powiedzieć, jelonek origami. Srebrny. Także zakładam teraz. Możecie już iść na stronę i zobaczyć. Jak zwykle edycja wszystkich, całej biżuterii jest limitowana. Zobaczcie, tak wygląda na szyi. Przepiękne, całkiem spory. Na szczęście proponowaliście słonia i jest słonik. I zobaczcie, jaki piękny. Prześliczny. Mamy też kota. Zapowiadam wam też, że będą pieski, ale dopiero za jakiś czas dla fanów psów. Teraz mamy takie malusieńkie koty, jak widzicie, z taką muszką na szyi. Są naprawdę małe, zobaczcie porównanie słonika i kotka. Także takie bardzo, bardzo delikatne, nawet dla kogoś młodszego mogą być. Może być ten naszyjnik, bo właśnie nie rzuca się tak w oczy. Moim zdaniem właśnie super prezent dla fanek, dla wszystkich kociar po prostu, chcieliśmy zrobić kotka, ale będzie też piesek tylko za jakiś czas. I trzeci wzór, który mamy, to motylek, taki już wiosenny, bo chcieliśmy zrobić właśnie coś typowego wiosennego. Case'y mamy wiosenne, jak wiecie, nasze w kwiaty, które wam się bardzo podobają, a motylek jest taki 3D, jak widzicie, z tych, z cyklu tych, które łańcuszek przechodzi nam przez zawieszkę. Także tak wyglądają te trzy nowe wzory, także polecam. Stylizację TV, idźcie do sklepu. Kochani, ja już kończę tego vloga, właśnie oglądamy Gordona Ramsay'a i jego kuchenne koszmary. Bardzo, bardzo lubię ten program, Gordon jest takim hamem, ale uwielbiam go. I właśnie kończę vloga, bo chcemy go wam wrzucić. Będę później jeszcze nagrywała dalej, ale póki co chcę wam wrzucić z tych kilku dni no i naszą radosną nowinę. Bo w sumie tak tylko na Instagramie się pochwaliliśmy, a nie chwaliliśmy się jeszcze w internecie. Także jeszcze raz dziękujemy za wszystkie życzenia, no i mam nadzieję, że vlogasek wam się podobał. Taki trochę znowu złożony z kilku dni, ale takie najbardziej lubię ostatnio kręcić, także uciekam, love you, bye!